być lekturą niezwyczajną. Ma być pierwszą lekturą obywatelską, bo to obywatele, wśród nich także uczniowie, a więc sami zainteresowani, wybiorą pięknych 20-letnich jako pozycję godną przeczytania i omówienia w szkole. Zorganizujemy zbiórkę podpisów pod prośbą o wpisanie Chłaski na listę lektur, a po zakończeniu akcji pismo wraz z podpisami przekażemy minister edukacji narodowej. Będzie to bezprecedensowy przykład partycypacji obywatelskiej i aktywizacji młodego pokolenia. To również jest nasz cel. Akcja Chłasko lekturą obywatelską nie jest skierowana jedynie do bezwzględnych miłośników twórczości Marka Chłaski. Chcielibyśmy, aby w naszą akcję, nasz projekt zaangażowało się jak najwięcej osób i różnych środowisk, niekoniecznie powiązanych z literaturą czy z Chłaską. Nasz projekt ma bowiem także zadanie rozwoju idei partycypacji społeczeństwa obywatelskiego. Jego podstawowym celem jest oczywiście umieszczenie Marka Chłaski na liście lektur szkolnych, ale za cel poboczny stawiamy sobie także aktywizację młodego pokolenia, wzrost partycypacji obywatelskiej w naszym kraju i umocnienie idei społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego apelujemy o pomoc i wsparcie nie tylko do wszystkich miłośników literatury, ale także do każdego obywatela, którego ulubionym pisarzem nie jest może Marek Chłasko, ale bliskie są mu idee obywatelskie.